Wieluński Dom Kultury właśnie otworzył szafę. A co znajdziemy wewnątrz? Zupełnie nową ofertę na sezon 2015-2016. Szefowa placówki podtrzymuje oczywiście swoje deklaracje z początku lipca. Będzie wiele nowych sekcji i kół zainteresowań. Jakich? Chciałabym przede wszystkim zachęcić wszystkich do uczestnictwa w zajęciach właśnie handmade. Jest ich dużo. Czyli po polsku rękodzieło, tak to tak, powiedzmy, można tak? Powiedzieć. Nie chciałabym używać robótki ręczne, ale bardzo ciekawa ta propozycja, Na pewno świetne są zajęcia właśnie z bębnów afrykańskich, bo nie wiem, czy wiecie Państwo, że wyczytałam gdzieś coś takiego mądrego, że obecnie świat żyje rytmem. A ja myślę, że tak naprawdę to zawsze żyliśmy rytmem, zawsze człowiek żył rytmem, a teraz chodzi właściwie o odzyskanie harmonii. Te zajęcia mają charakter przygód pewnych. Są zajęcia teatralne, proszę się temu przyjrzeć, bo to nie jest teatr standardowy, teatr klasyczny. To jest teatr poszukujący. Osoba, która go będzie prowadzić, pan Marcin Kozłowski, ma rewelacyjne doświadczenia w przyciąganiu młodzieży i w odkrywaniu zupełnie innego świata, więc naprawdę zapraszam. Skoro więcej zajęć, więcej nowych sekcji, to i więcej instruktorów. Sytuacja kadrowa sprzed lipca, kiedy to tematyczne zajęcia prowadziło zaledwie dwóch instruktorów, przeszła definitywnie do historii. Teraz będzie ich znacznie więcej, w sumie około 20 osób prowadzących zajęcia. Na etat przyjęłam tylko jednego instruktora arteterapii, ponieważ to ten świat też jest mi bardzo bliski i chciałabym bardzo dużo zajęć. Właściwie na każde zajęcia zapraszam osoby niepełnosprawne. Oczywiście chciałabym, żeby to był rodzaj właśnie integracji naszego społeczeństwa, ale też integracji osób niepełnosprawnych. Natomiast pozostali instruktorzy są instruktorami na godziny i naprawdę bardzo dużo czasu poświęciliśmy na poszukiwanie jak najbardziej kompetentnych osób. Więc sądzę, że Państwo powinniście być zadowoleni z naszej oferty. W nowym sezonie będzie też dużo teatru i muzyki, a tak a propos, to już w ten weekend w Kulturalnej TVC pokażemy imprezę wrześniową, spektakl przygotowany przez Elżbietę Kalińską na okoliczność 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Będą też koncerty, również w dawnym budynku dworca PKP Dąbrowa. Ten już w najbliższy piątek jest to koncert Maćka Wiśniewskiego, będzie to inny koncert na pewno niż Zuzi, będzie trochę coverów, trochę poezji śpiewanej, myślę, że z bardzo ciepłym i dobrym głosem, tak bym nazwała. Chciałam Państwa zaprosić, to jest właśnie bilecik troszkę mi się pogniótł, bilecik kosztuje 10 zł. Proszę Państwa, ktoś mi powiedział, nikt nie przyjdzie, bo to 10 zł. 10 zł, podobno papierosy kosztują więcej niż 10 zł, więc paczka papierosów, więc może spróbujmy. Chciałabym, żebyśmy jednak płacili parę złotych za różne przedsięwzięcia, nasze propozycje, bo wtedy będzie ich więcej, to nie jest koszt. Nam się nie zwróci ten koncert, ale chciałabym, żebyśmy się nauczyli, że te 5-10 zł będziemy płacić niezależnie od imprezy. Oczywiście będzie też coś dla seniorów i mowa tu nie tylko o Uniwersytecie Trzeciego Wieku. A skoro go już wspominamy, to inauguracja nowego roku rozpocznie się 24 września. Będę się spotykać teraz z zarządem Uniwersytetu, dlatego że, no proszę Państwa, często myślimy, a seniorzy i lekceważąco podchodzimy, a przecież to jest elita intelektualna naszego miasta. Mówię o Uniwersytecie Trzeciego Wieku i należy im się i nie tylko szacunek, ale też no, propozycja warta tego, żebyśmy wspólnie mogli coś tworzyć. Ale to naturalnie jeszcze nie wszystko. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia. W programie cała rozmowa z szefową Wieluńskiego Domu Kultury.